Michał Cichy, MMA.pl, a ze mną Georgi Sjawa, który walczy z Mateuszem Rajewskim na FEN 38. Georgi, to może na początek, jak to się stało, że walczysz na FEN? Po pierwsze, witam wszystkich. A na początku to odezwali się z FEN-u, powiedzieli, czy jestem chętny, żebym zawalczył w następnej gali, to znaczy w przyszłej gali. I dogadaliśmy się i wyszło tak, jak wyszło, walczę z Mateuszem. No i, no. To był pierwszy rywal, którego ci zaproponowano, Mateusz Rajewski? Nie, tam był jeszcze jeden rywal, tylko on... Kurde, nie pamiętam imię, nazwisko, wiesz, ale to był 70 chyba, a my jako chcieliśmy w 66 zrobić walkę, także jak wyszło z Mateuszem, nie, to był już drugi rywal. A jak w ogóle ocenisz umiejętności Mateusza? No oczywiście bracia Grajewskich głośno w Polsce, bardzo mocna stójka, jak ty byś go ocenił? Tak jest, no bardzo dobry zawodnik, bardzo doświadczony, dobra stójka, agresywna ma to stójkę, nie też techniczną, walczył też w MMA, bardzo doświadczony, mi się wydaje, że będzie dobra walka, mocna walka na pewno. Powiedz mi, jak wyglądają twoje przygotowania do tej walki, bo wiem, że w Lublinie tam były różne zawirowania, zmiany klubów, nie mówię, że tylko u ciebie, tylko że było różnie, więc jak to teraz wygląda, z kim się przygotowujesz? Teraz trenujemy w Fight Gymie, tu z chłopakami, tu jest tacy zawodnicy jak Mansur Abdurzakow, Artur Berzowski i w dodatku chłopaki z Jiu-Jitsu Copacabana, tam jest, no kurde, jestem gotowy na 100%, nie? Czuję się dobrze i w sobotę zaprezentuję wam to. To co mi, Georgi, zostaje tylko życzyć dobrej zabawy w klatce i zdrowia w ostatnim tygodniu i powodzenia. Dzięki, Bićku, dzięki. Dziękuję.